Cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie. Obecnie świat zwariował, ale nie przeszkadza to roślinom w wegetacji. Moje kalle, jak tutaj widać, zaczęły już wypuszczać przyrosty, więc czas je wsadzić do doniczki. Więc pokażę Wam, jak to zrobić, żeby latem, no tak w czerwcu, kalle przepięknie zakwitły. Tutaj są moje wszystkie kalle, które zamierzam wysadzić. Jest ich trochę sporawo, jak widać. I są różnej wielkości. Są nawet takie malutkie, czy takie. Te sobie wsadzę do osobnej doniczki, ale pokażę Wam, jak wsadzać te kalle, które najprawdopodobniej zakwitną. To są takie większe cebule. Ta na przykład ma tutaj przyrost, ale jeszcze go nie będę odrywać. Niech sobie rośnie przy roślinie matecznej. Ja je wykopałam z donicy jesienią i tak przechowywałam je przez całą zimę, aż do teraz. W suchym i chłodnym pomieszczeniu na strychu, ciemnym. Siedziały sobie w szafce, ale mimo wszystko to nie przeszkodziło im w tym, że wypuściły przyrosty. No, taka w sumie kolej rzeczy. One już się budzą do życia i dlatego zajmę się ich wysadzaniem. O, tutaj mam takie dwie przepiękne panny, razem złączone i również pięknie wyglądają. Także do tej jednej donicy wsadzę te, które rokują możliwość zakwitnięcia, a do innej wsadzę sobie te mniejsze, niech sobie tam spokojnie dojrzewają, bo te malutkie to na pewno nie zakwitną. Kalle przesadzam do nowego podłoża co 2 lata. W jednej donicy trzymam je 2 lata i jeżeli jest zima, to ten pierwszy rok w tej donicy również spędzają na strychu, w chłodnym, suchym i ciemnym pomieszczeniu. Wówczas postępuję trochę inaczej, bo w marcu taką donicę podstawiam pod okno, zaczynam podlewać i one zaczynają wegetację. W tym przypadku pokażę Wam, jak odpowiednio sadzić kalle. Zatem przygotowałam sobie już doniczkę. Oczywiście ja do każdej doniczki stosuję drenaż. W tym przypadku na przykład w postaci keramzytu, ponieważ jest on łatwo dostępny i wspaniale nadaje się na drenaż. Wsypuję do donicy ziemię, suchą oczywiście, nie moczę kal przed tym zabiegiem, czyli przed posadzeniem, ale podleję je dopiero w ziemi. Sypię ziemi tak do połowy donicy i pamiętaj, że kalla lubi ziemię lekką i przepuszczalną, ponieważ w ciężkiej może gnić. Jest to kłącze, więc lekka ziemia jak najbardziej jest dla niej odpowiednia. Teraz sobie kładę tutaj na powierzchni roślinki. Robię to dosyć ciasno, bo chcę, żeby była duża ilość kwiatów. One się tak szybko nie rozrosną. W przeciągu 2 lat tutaj nie będzie jakiegoś mega rozrostu, więc nie ma się co obawiać. Chcę po prostu, aby był taki piękny bukiet kwitnących kal. I teraz zasypuję. Ja układam w ten sposób, dlatego że kalle lubią się pokładać i te ścianki doniczki trochę temu zapobiegają, dlatego nie wsadzam ich wyżej. I delikatnie zasypuję. Oczywiście uważam, żeby nie uszkodzić tych młodych przyrostów.
No, ta ziemia jest taka sucha dosyć i zbrylona, więc wcześniej musiałam ją rozbrylić. Chociaż nie całkiem, bo zdarzają mi się tutaj takie bryłki. Ale jeżeli jest ona rozbrylona, to łatwiej się sypie na roślinki tą ziemię. I teraz je podlewam. Oczywiście ta ziemia jeszcze siądzie, więc potem sukcesywnie ją dosypuję. W przypadku karli spokojnie można zasypać tak do początku tutaj tego kłącza i nic się nie stanie. No, teraz dopiero jak one dostaną światła i wody, to pójdą do góry i w czerwcu, a może wcześniej, powinny zakwitnąć. Jak ta woda mi całkiem wsiąknie i jeszcze ta gleba się tutaj ustali, osiądzie, ja je jeszcze dodatkowo wciskam. Układam sobie do pionu, no i dosypuję kolejną warstwę ziemi, ale jeszcze nie, niech ona będzie miała czas trochę osiąść, no i przed kolejnym podlewaniem za parę dni, za 2-3 to zależy, ja sobie dosypię kolejną warstwę. Jest marzec i na dzień dzisiejszy te kalle wynoszę na strych jasny teraz w tym przypadku. Stawiam je pod oknem, żeby miały stały dopływ światła, a najlepiej światła rozproszonego, bo kalle, jeżeli będą bezpośrednio nasłonecznione, to nie za dobrze rosną, liście stają im się żółte i takie bardziej wyblaknięte, więc jeżeli jest to światło rozproszone, to w takim rosną najlepiej. Ale jeżeli chodzi o uprawę kalli jako taką, to odsyłam do mojego filmu, w którym omawiam całokształt właśnie uprawy tych przepięknych roślin, jak postępować z nimi, aby kwitły, jak je zimować i co robić, aby przez długie okresy zdobiły je przepiękne kwiaty, bo są to rośliny długowieczne, fajnie i łatwo się rozmnażają, jak tutaj widać, jeszcze mam sporo tych kalli, to sobie je wysadzę do innych donic i w taki sposób można się cieszyć kallami, nie kupując od nowa, tylko mając zawsze te swoje nowe, rozmnożone roślinki. Kalle są naprawdę wspaniałymi roślinami w uprawie. Kwitną dosyć długo, bo nie zakwitają wszystkie jednocześnie. Jedna zakwitnie, druga przekwitnie. I w ten sposób możemy cieszyć się kwiatami no około 2 miesięcy. Tak jest w moim przypadku. Nie wiem, jak jest w Twoim, nie wiem, jak te swoje kalle uprawiasz, ale jeżeli będziesz stosować się do tych wskazówek, które udostępniłam właśnie w tym filmie, który Ci polecam odnośnie całokształtu uprawy kalli, to niewątpliwie przez długi, długi czas będziesz cieszyć się przepięknymi kwiatami tych naprawdę wspaniałych roślin. Ja mam różne kolory kalli, bo ja lubię sobie taki kolorystyczny miks, no ale to od Ciebie zależy, jakie sobie posadzisz, czy jednokolorowe, na przykład białe, czy pomarańczowe, czy fioletowe, bo jeżeli chodzi o urozmaicenie kolorów, to jest ich naprawdę mnóstwo. Także jeżeli masz kalle, to czas najwyższy je już wysadzić i czekać na wzrost oraz na kwitnienie. Jeżeli zależy Ci na tym, aby one szybciej zakwitły, na przykład w kwietniu czy maju, no to posadź sobie je wcześniej, ale ja je wystawiam tak w maju, dopiero w maju, jak minie groźba tych przymrozków na zewnątrz i prowadzę je w ten sposób, żeby zakwitły mi właśnie w czerwcu. Dlatego ten termin
tutaj pod koniec marca jest według mnie najlepszy, jeżeli też chciałabyś, żeby Twoje kale zakwitły akurat w czerwcu. Jeżeli chcesz, żeby zakwitły Ci później, no to musisz je jeszcze powstrzymać i posadzić je za jakieś 2-3 tygodnie. Ale one zaczynają już wzrost. Proszę się o to, jak widać, żeby je wysadzić. Dlatego ja już nie będę czekać, a tym bardziej, że ten czerwcowy termin kwitnienia jak najbardziej mi odpowiada. Także jeżeli chcesz, aby Twoje kale kwitły pięknie, obficie i co roku, to oprócz sadzenia ich w ten właściwy sposób, również zastosuj się do tych wskazówek, które udostępniłam w tym moim polecanym filmie. Mam nadzieję, że przyda Ci się ten filmik, ten instruktaż. A jeżeli masz jakieś pytania, bo być może nie wyczerpałam całokształtu tematu, to śmiało zadawaj je w komentarzach. Wdzięczna również będę za łapkę w górę. Jeżeli chcesz być na bieżąco ze wszystkimi moimi filmami, to zapraszam Cię do subskrypcji mojego kanału, do włączenia powiadomień, czyli dzwoneczek. Zapraszam Cię również na inne moje media społecznościowe, tak jak Instagram czy Facebook, gdzie znajdziesz wiele cennych informacji. A tymczasem do kolejnego filmu gorąco pozdrawiam, miłego dnia i pa, pa!